Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dziś porozmawiamy sobie o rozstępach, które pojawiają się na naszym ciele na skutek szybkiego wzrostu, nagłej zmiany wagi lub w wyniku ciąży. Wiele osób chce się ich pozbyć, zatem jak to zrobić? Ale zanim przejdziemy do filmu, chciałabym Wam wspomnieć, że w moim sklepie pojawiły się nowe rzeczy. Między innymi ten uroczy t-shirt z jednorożcem, więc koniecznie zajrzyjcie. A teraz już możemy przejść do wskazówek. Jeśli chcesz poprawić wygląd swojej skóry, bardzo ważne jest nawilżanie. Świetnie się tu sprawdzą wszelkiego rodzaju oleje, które zawierają bardzo cenną witaminę E. Regularne ich stosowanie poprzez wmasowywanie w zmiany skórne w znacznym stopniu może zmniejszyć ich widoczność. Drugim takim naturalnym kosmetykiem mogącym zdziałać cuda jest masło shea. Ma bardzo cenne właściwości pielęgnacyjne dla skóry i również właśnie zawiera witaminę E. Kolejny specyfik to bio oil, czyli specjalistyczny olejek na rozstępy, pewnie wielu z Was dobrze znany. W jego składzie znajdziemy różne olejki oraz witaminę E i witaminę A. Poprawia znacząco stan skóry, więc polecam Wam go wypróbować. Bardzo skutecznie działa też aloes, który przy systematycznej pielęgnacji zmiękcza skórę i sprawia, że staje się ona bardziej elastyczna. Stosuj codziennie, najlepiej po prysznicu. Białko jaja stosowane jest na wiele przypadłości, ponieważ ma właściwości lecznicze. Nałóż je pędzelkiem na miejsca, w których masz rozstępy. Odczekaj 10 minut, aż białko zaschnie, a następnie zmyj. Rób to raz na tydzień, a już po miesiącu zauważysz znaczną poprawę skóry. Cytryna tak samo jest naturalnym lekarstwem. Zawiera kwas askorbinowy, który pozytywnie wpływa na wygląd naszej skóry. Wyciśnij sok z cytryny i posmaruj nim rozstępy. Odczekaj 10 minut i zmyj. Udowodniono, że kremy z kwasem retinowym w dużym stopniu niwelują rozstępy, bo zwiększają produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra staje się mniej rozciągliwa, ale wydawane są na receptę. Poza tym nie jest tajemnicą to, że aby zmniejszyć rozstępy lub po prostu uniknąć ich powstania, należy prowadzić zdrowy tryb życia, czyli jeść jak najbardziej naturalne produkty i oczywiście dużo się ruszać. Wiele osób korzysta również z lasera, bo dobrze usuwa wszelkiego rodzaju blizny. Ostatnia moja rada jest taka, abyś pokochała te rozstępy, bo to Twoje ciało. Zmarszczki, blizny czy rozstępy to jego historia, jest wyjątkowe i radzę Ci je zaakceptować. I to wszystkie moje wskazówki na dziś. Podzielcie się na dole jak zwykle swoimi doświadczeniami w tym temacie, a ja się żegnam i do zobaczenia wkrótce.